drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam sam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych czyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczony, abyście głosili dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego świata. Siostry i bracia, te słowa apostoła Piotra, które przed chwilą usłyszeliśmy w drugim czytaniu, tak dosyć jasno ukazują nam tę prawdę, że chrześcijaństwo jest tą drogą z ciemności do światła. Zatem chrześcijaństwo jest taką drogą, która po prostu ubogaca człowieka. Zarazem podnosi tego człowieka na wyższy poziom naszej ludzkiej egzystencji. Siostry i bracia, zauważcie, nikt z nas przecież za bardzo chyba nie lubi ciemności. Kiedy bowiem zapada noc, to wtedy człowiek próbuje ratować się przy pomocy światła. Zapalamy lampy w naszych domach, samochodach, aby bezpiecznie jechać, włączamy światła. A na wiosnę, kiedy wydłuża się dzień, cieszymy się z tego, że dłużej będzie jasno.
jaka jest nasza ludzka natura. Zobacz, my robimy wszystko, aby w jakiś sposób przezwyciężyć ciemność, która może poza porą naszego snu bywa jednak dla nas trochę uciążliwa. Siostry, bracia, taka jest nasza ludzka natura, taki jest człowiek. Światło jest nam konieczne do życia, który nas stworzył, który przecież dobrze nas zna, doskonale wie, jak bardzo jest potrzebne to światło człowieka. Także, drodzy, był w naszych ludzkich dziejach taki czas, kiedy ciemność zapanowała pośród ludzi. Nie chodziło tu bynajmniej o brak tego fizycznego, słonecznego światła, które tak cieszy nasze oczy. To światło było zawsze obecne, bo przecież każdego dnia wstawał dzień, wstawał poranek, wschodziło słońce, a wrócił, zaczynał się nowy dzień. Ale ciemność, która zapanowała pośród ludzi, była zupełnie innego rodzaju. Była to bowiem ciemność ludzkich sercach, dlatego że człowiek odszedł od Boga i poszedł drogą grzechu. Taki właśnie stan ciemności, zobacz, trwał przez bardzo długi czas. Ludzkość błądziła w tych ciemnościach grzechu. Przecież człowiek stworzony na Boży obraz, na Boże podobieństwo, tak naprawdę nie mógł być szczęśliwy w tej ciemności grzechu. Dopiero wtedy, kiedy na ziemię przyszedł Jezus jako Zbawiciel, położył kres tej ciemności grzechu. Tej ciemności, która wraz z grzechem pierworodnym tak bardzo mocno zagościła w ludzkich sercach. Nie tak dawno świętowaliśmy przecież uroczystość wielkanocną, więc świętowaliśmy to zwycięstwo Jezusa nad tą ciemnością grzechu i śmierci. Bowiem właśnie wtedy, kiedy Jezus wyszedł żywy z grobu po swojej męce, to wówczas pokazał nam bardzo wyraźnie, że grzech i śmierć zostały pokonane raz na zawsze. Takim bardzo pięknym symbolem tego zwycięstwa Jezusa nad śmiercią jest właśnie poranek Wielkanocy. Zobacz, po tych dniach ciemności, po tej straszliwej nocy, po tych mrokach, kiedy Jezus został zabity, kiedy został złożony do grobu, właśnie w poranek wielkanocny, wtedy, kiedy nastała jasność, nastało światło dnia, Jezus zmartwychwstały, ukazuje się swoim uczniom, przychodzi do nas jako zwycięzca grzechu i śmierci, jako zwycięzca tych grzechowych ciemności. Dlatego właśnie, siostry, bracia, święty Piotr tak dosyć jasno daje nam dziś do zrozumienia, że właśnie nasze życie chrześcijańskie ma być tą drogą z ciemności do światła. Ale warto też zauważyć i uświadomić sobie, że cały problem polega na tym, żeby właściwie rozpoznać to światło w swoim życiu. Jak się okazuje, nie jest to takie proste. Człowiek może bardzo łatwo się pomylić w tym względzie. Przecież nawet sam szatan, ten, który jest głównym sprawcą tych ciemności grzechu, bywa nazywany Lucyferem, czyli niosącym światło. A więc zobacz, to imię właśnie tyle oznacza, Lucyfer niosący światło. On w każdej epoce naszej ludzkiej historii starał się przekonywać człowieka, że to właśnie jego propozycje są tym prawdziwym światłem dającym człowiekowi szczęście. Dobrym przykładem tego, o czym mówię, jest nazwa tej epoki historycznej, która miała miejsce w XVIII wieku, mianowicie epoki oświecenia. To był właśnie ten czas, kiedy człowiek tak bardzo mocno już zaufał swojemu rozumowi. Kiedy i w filozofii, i w praktyce życia zaczęły bardzo mocno się budzić te prądy ateistyczne, ludzie odchodzili od Boga, owszem, postęp w nauce, w rozumie był wielki, ale była też wielka pycha. Zobacz, to wszystko do czego doprowadziło? Zatrutym takim owocem
tej epoki była potem rewolucja francuska, cierpienia bardzo wielu ludzi. Właściwie od tamtego czasu, siostry i bracia, szatan co rusz potrafił wmawiać ludziom, że to właśnie jego świetlane propozycje mogą nam dać szczęście. A co z tego wychodziło? Wszyscy chyba dosyć dobrze wiemy. Zobacz, raj tu na ziemi bez Boga. Próbowali kiedyś potem budować i niemieccy naziści, i sowieccy bolszewicy. A skutek tego był opłakany, bo skutkiem tego były potem obozy koncentracyjne, skutkiem tego były syberyjskie łagry, skutkiem tego było cierpienie i śmierć wielu, wielu milionów ludzi. Zobacz po to, co się dzieje wtedy, kiedy człowiek odrzuca to Boże światło, kiedy ludzie próbują budować ten świat na fundamencie grzechu. Zresztą, siostry i bracia, powiedzmy sobie szczerze, w naszych czasach też bywa podobnie. Współcześni ludzie już chyba trochę zapomnieli o tamtych tragediach sprzed lat. I właściwie przez ostatnie dziesięciolecia, tak jak to obserwujemy, wielu za wszelką cenę robi wszystko, aby zepchnąć, odsunąć gdzieś na margines Jezusa i światło Jego Ewangelii. I skutki tego również są opłakane w dzisiejszym świecie, w życiu współczesnych ludzi. Bo to zobacz, całe narody i społeczeństwa są deprawowane na różne sposoby. Od najmłodszych lat deprawuje się dzieci przez tak zwane wychowanie seksualne, które de facto jest seksualizacją tych młodych ludzi, niczego jeszcze do końca nieświadomych, po to, aby ich uczynić niewolnikami nieuporządkowanego seksu. Zobacz, rozmaite dewiacje są dziś narzucane ludziom jako coś zupełnie normalnego, że tak ma być. Warto sobie uświadomić i zauważyć choćby to, siostry i bracia. Zobaczcie to, co się teraz dzieje, ta pandemia tak bardzo sparaliżowała wiele dziedzin życia i gospodarkę, i do lekarza się trudno dostać, takiego czy innego specjalisty, ale jedno jest całkowicie otwarte, bez przeszkód. Mianowicie zabijanie dzieci nienarodzonych. Odbywa się bez przeszkód. W wielu krajach krzyczą bardzo mocno o tym, że to jest podstawowe prawo człowieka, że wszystko można ograniczyć w czasie tej pandemii, ale zabijania dzieci nienarodzonych ograniczyć nie wolno. To jest chyba taki obraz dzisiejszej mentalności. Zobacz, tego człowieka, który odszedł od tego boskiego światła, a poszedł właśnie za tym, który się nazywa Lucyferem, czyli niosącym to fałszywe światło dla człowieka i wielu ludzi dało się zmienić. Zatem, siostry i bracia, jak widać, człowiek jednak ma w sobie coś takiego, że dosyć łatwo się daje zwodzić. Ciemność nazywa światłem, a zło nazywa dobrem. Dlatego też Jezus, jak to dziś słyszymy, pragnie, abyśmy my, ludzie wierzący, chrześcijanie, którzy jeszcze mamy wiarę w sercach, którzy jeszcze potrafimy Mu zaufać i być Mu posłuszni, abyśmy się rzeczywiście stawali coraz bardziej tym wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, ludem Bogu na własność przeznaczonym i abyśmy głosili dzieła potęgi tego, który nas wezwał z ciemności do swojego przeciwnego świata. Właśnie dlatego, siostry i bracia, w tym trudnym czasie trzeba nam odważnie, bez lęku dawać to świadectwo, że tylko Jezus i Jego Ewangelia są jedynym światłem, które wskazują nam właściwą drogę w życiu. To Jezus jest tym światłem. On mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Zobacz, On nam wskazuje właściwą drogę. Nie bójmy się o tym mówić w różnych sytuacjach. Nie bójmy się dawać świadectwa. Nie bójmy się nawet i wtedy, kiedy może ktoś będzie nas wyśmiewał. Może nam będą wmawiać, że my jesteśmy ciemnogrodem, a oni są nowocześni, oni są oświeceni, a jest dokładnie odwrotnie, bo ciemnogrodem są wszyscy ci, którzy gardzą światłem Ewangelia. Człowiekiem oświeconym jest ten, kto potrafi dostrzec to najważniejsze światło, światło Jezusowe i za tym światłem pójść, bo to jest jedyna sensowna. Zobaczcie, drodzy,
zaraza, ta pandemia, która tak nas teraz doświadcza, chyba jednak trochę wstrząsnęła ludzi. Może choć niektórym daje coś do myślenia. Wielu ludzi w naszych czasach było już przekonanych o tym, że współczesny człowiek wszystko może, wszystko potrafi. Wielu też było święcie przekonanych, że już na zawsze będą tylko reklamy w telewizji, centra handlowe i różne rozrywki, a ludzie będą tylko konsumentami tych dóbr, których mamy w nadmiarze. Wielu też uwierzyło, że człowiek może sobie robić wszystko, cokolwiek mu się tylko spodoba, bo już jest taki wielki i tak doskonały w tym świecie i tak nieskończenie wolny. A tymczasem zobacz, Pan Bóg przez jeden mały wirus, można powiedzieć, postawił nas do pionu i pokazał nam miejsce szeregu. W naszych oczach runął ten świat, zbudowane na fundamencie pychy ludzkiej, tak jak niegdyś była budowana wieża. Ale rodzi się to pytanie, czy ludzie rzeczywiście zrozumieją ten Boży znak i to Boże ostrzeżenie? Niektórzy może tak, ale wielu ludzi pewnie szybko o tym zapomni i znowu będą chcieli wracać do budowania takiego świata, który był kiedyś, a więc świata bez Boga, bez wartości, ale za to pozwalającego żyć człowiekowi tak, jak mu się tylko podoba. Drodzy moi, 27 marca, być może to pamiętamy, bośmy mieli okazję to widzieć w mediach, w telewizji. Ojciec Święty Franciszek tam na placu Świętego Piotra w Rzymie samotnie modlił się o ten ratunek dla świata w czasie epidemii. Wzruszające to były obrazy. Być może mamy je jeszcze przed oczyma. To było 27 marca. Natomiast na drugi dzień, 28 marca, tak jak to wynika już w tej chwili z różnych badań i obliczeń naukowców, w tej skali globalnej, światowej, epidemia, jak to mówią, zaczęła się już spłaszczać. Owszem, są różnice między poszczególnymi krajami, bo w jednych się zaczęła wcześniej, w innych później, ale mówimy w skali światowej. Tak wynika z obliczeń. Nazwano to nawet takim określeniem fenomen 28 marca. Można wpisać w internecie na wyszukiwarce takie hasło fenomen 28 marca. Tam się wiele można dowiedzieć. Zobaczcie, mało kto zestawia ze sobą te dwa wydarzenia. Takie zestawienie dla wielu by było niewygodne dziś nawet w mediach, dla wielu mądrali mędrców tego świata, że stało się to dokładnie dzień po tym, jak papież się modlił o ratunek dla świata w czasie epidemii. Bracia i siostry, znikąd inąd nie przyjdzie ratunek. Ratunek może przyjść tylko od Pana Boga i zobacz, w to się też wpisuje ten apel Ojca Świętego, aby w najbliższy czwartek podjąć tę praktykę postu, umartwienia, inne praktyki pokutne, prosząc właśnie w pokorze Pana Boga o ratunek dla świata w czasie tej pandemii. Wy jesteście tym wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, ludem Bogu na własność przeznaczoną. Bóg chce, abyście głosili dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do swojego przeciwnego światła, tak jak nam to Słowo Boże dziś przypomina. Naszym zadaniem, drodzy, w tej chwili jest to, aby pokazywać innym, że właściwie do tamtego świata sprzed epidemii nie ma już powrotu. Tamten świat po prostu rozpadł się na naszych oczach, tak jak bajka mydla. Albo zwrócimy się do Boga i do Jego światła, albo po prostu czeka nas ciemność i pustka. Ale tak sobie czasem myślę i to pytanie sobie stawiam. Co jeszcze takiego musi się stać? Czego jeszcze musimy doświadczyć? Przez co musimy przejść? Aby ludzie naprawdę to wszystko zrozumieli. Is done.